to jest jeden z naszych błędów, czyli ominęliśmy jeden jedyny punkt nabierania wody w zeszłym tygodniu, no i klapa. Do tego stopnia klapa, że nawet w spłuczce zaczyna brakować wody. No i w prysznicu wody i klapa. Także jak tu nie nabierać wody w cmentarzu, jak tylko woda na cmentarzu jest tak łatwo dostępna, bo jeździmy po Polsce dość długo. Niestety nie ma fajnych punktów do pobierania wody. Ostatni, który widzieliśmy, był w Wałczu na tej całej promenadzie, czy jak się nazywa. Także jesteśmy troszkę w dupie, bo no nie mamy wody. No i zrobiliśmy sobie mały przystanek w Dźwirzynie, bo wracamy się wstecz troszeczkę. Do Niechorza. Do Niechorza. Dlatego... Bo nie znaleźliśmy imprezy żadnej, więc zapisujemy się na jarmark rękodzieła, który tam jest. Trzydniowy? No. Nie? Właściwie to nie ma znaczenia. Organizator nam powiedział, że możemy nawet dzisiaj przyjechać, ale dzisiaj możemy tam cały tydzień stać. Ale no. Będziemy tam na weekend, bo nie mamy się gdzie podziać. A my nie lubimy mieć wolnych weekendów, bo my jesteśmy człowieki pracujący. No, mimo że obi boki, jak to nas nazywają. No, a teraz jesteśmy w Dźwirzynie, na jakimś... Taki wylot, kanał, zalew. Takie coś. Takie coś. Inne niż plaża. No. No jesteśmy trochę zszokowani, bo jest tutaj w Dźwirzynie parking leśny. Wydawałoby się, że skoro parking leśny należący do lasów, więc powinien być darmowy albo jakieś symboliczne pieniądze. 40 zł za kampera. 30 zł za autobus. Więcej jak za autobus. A 40 za kampera. Porąbały ich. No. Więc się obraziliśmy, pojechaliśmy, jesteśmy tu. Lecę za wami! Mawka w raju, bo może sobie w końcu pobiegać. Tylko się nie zesikaj tutaj. Co patrzysz? Ty patrzysz. No. Szukamy miejsca dla siebie. Jest jezioro. Popatrz, jak blisko. No, bo my przejeżdżaliśmy wcześniej przez nie. Tutaj. Aha. Tutaj przejeżdżaliśmy. No dobra, no. Tu jest jakaś miejscowa. No, to klif pomiędzy Rogowem a Dźwirzynem. Tam właśnie chyba były. No, tam jest fajne miejsce. O, to jedziemy tam. O, tylko musimy wodę gdzieś pozyskać, nie? No właśnie. Ach, ta woda. Wow, ale super. To chyba muzeum. Zamknięte. Muzeum niestety jest w remoncie, bo na sanepid się dowalił, że jest dach taki zielony, więc jest zamknięte, ale popatrzcie, jakie cuda. Ale ulga, zajechaliśmy na jakiś parking, wysiedliśmy z samochodu, spotkaliśmy pana, powiedzieliśmy, że zapytaliśmy, bo on też kamperem jeździ, gdzie właściwie nie jeździ, tylko stoi tutaj, pilnuje muzeum, zapytaliśmy, gdzie napełnia woda, on powiedział, że nam użyczy wody, więc jak widzicie się napełnia, więc jeden problem z głowy, bo Marek się strasznie martwił, że nie mamy wody i nie ma się ani jak ukąpać, ani umyć naczyń, ani nic, także uff. No i zobaczcie, pełny zbiornik. Yeah, super. Jeszcze napełniamy butelki, żeby mieć na zapas, także fajnie, fajnie. Ekstra, wodę mamy, mamy wodę. No, więc coś tam załatwiłam. I mamy wodę, mamy wodę. Super, jest muzeum. No i Marek już był tak strasznie zrezygnowany, że nie mamy wody i wjechał w pierwszą lepszą uliczkę tak po prostu przed siebie. Podjechaliśmy do wielkiego hangaru, stał tam kamperek, przycumowaliśmy i tak z przypucówy do tego hangaru, żebym poszła, żeby zobaczyć, co tam jest. No to pan wyleciał od razu zapytać, zagadał o kampera. On powiedział, że on tutaj pilnuje i mieszka w tym kamperze od miesięcy. No to ja z racji tego, że ja go od miesięcy, to sobie myślę, zapytam się o wodę. Także mamy 140 litrów wody. Jest.
bo pierwszy raz w życiu nie napełniliśmy sobie wody po drodze. Bo czasami niektórzy mówią, ale to tak ciężko chyba butelkami nosić. My zawsze po prostu bierzemy 2-3 butelki i dopełniamy. Gdzie tylko można, dopełniamy. Czyli 10 litrów, 15, 20 litrów. Nie, że napełniamy zawsze cały zbiornik i wycuckamy go do dna, bo to jest bez sensu, tylko pierwszy zawsze dopełniamy. Tak. A pierwszy raz żeśmy się zrobili tak, no, jak zrobiliśmy się. Ale mamy już problem z głowy. Pan bardzo sympatyczny, miły. Poopowiadał nam. Mogę naczynia umyć, pranie zrobić, siebie umyć. No. Super. Małe uzupełnienie. To jest remontowane muzeum, a pan nazywa się Juliusz. Fajne imię. Pierwszy raz spotkaliśmy Juliusza i jest... Cool, super. Spoko facet. Bardzo, bardzo. Także fajnie. Pozdrawiamy. No i mamy miejscówkę na dzisiejszy postój. W Mrzeżynie. Mrzeżyno i fajna miejscowa, bo miejscowa jest z grupy biwakowej. Potwierdzasz, Madzia? Tak, i jest bardzo blisko plaży. Bardzo blisko plaży. Super. I cicho. No i zimno nie jest, nie? Nie, jest okej. Okay. Spodziewaliśmy się gorszej pogody nad morzem, także jest spoko. No, a oczywiście miejscówka jest z grupy biwakowej. Czasami niektórzy mówią, o, podawajcie koordynaty i takie tam i coś tam. No, my, żeby mieć dojście do mapy z grupy biwakowej, musieliśmy dać swoje miejscówki. Nie będziemy wam zdradzać miejscówek, zapiszcie się do grupy, zadbajcie o to, żeby mieć mapę i wtedy będziecie mieć wszystkie miejsca. Idziemy na miasto, bo dawno nas nie widzieli na różnych chińskich straganach. Tak. A po drodze, jak żeśmy jechali, to co chwilę nam ludzie machali. Ale nie wiem, czy machali, nie, machali, tak... bo jeden od razu napisał pod filmem jeden, ostatni. Jeden, tak, Grzegorz chyba ma na imię. A jedni, czy jechali na takim rowerku, machali, nie wiem, czy też machali. Też machali, przecież jak zobaczyli, to tak było... Jak Chińczyki. To im odmachałam, jak ten kolejny Chińczyk. Także teraz idziemy na miasto, zobaczyć, co tu mają innego. Widziałem fajne stoisko takie militarne, a ja lubię takie rzeczy. Ja mam nieśmiertelnik, jak wiecie. Ale trzymasz tą kamerę. I ten, idziemy coś zjeść w końcu, bo nam się nie chce gotować. I takie cuda tutaj jeżdżą. Taksówki elektryczne. Takie coś powinno być do Morskiego Oka. W górach w ogóle. Madzia, Madzia. I jak się podoba Mrzeżyno? Jak w każdej innej miejscowości. Na wszędzie jest tak samo. Tylko szukamy jedzenia. Tak. Wszędzie jest tak samo. Tak samo chińsko. O, Marek, zobacz. Co? Biznes dla mnie. Taki mini biznes. Zobacz, jaki stylowy. Bardzo mi się podoba. Taki vintage, nie? Można sobie zrobić retrofoty. Popatrz tu z boku, jak to wygląda. No ładne to jest. Wszystko jest teraz stylizowane na lata 70. Super, a my będzie. Lubimy takie klimaty. No. W stylu jak lubimy, nie? No, lubimy to. Jak tak ktoś tam mówi wiecznie, wiejsko, wiejsko. Wiejsko-czarodziejsko. Kochamy wiejsko-czarodziejsko. Jest pięknie. A Madzia idzie na rolo kebab. Co mówisz? Znowu zamiast ryby będziemy jeść kebab. No, po to przyjechaliśmy nad morze, nie? Żeby kebaby wpieprzać. Jestem twój z frytkami, co ty lubisz. Ooo, to ja chcę. No i poszliśmy na ten rolo kebab, bo Madzia lubi rolo. Już nie lubię. Już nie lubisz. Zniesmaczyli ci, tak? Najgorszy kebab, jaki jadłam na tym wyjeździe. No, oszukany. No, ale mniejsza z tym. No i w tym rolo kebab była cała wycieczka, cała kolonia. Wszyscy chcieli z nami zdjęcie. Po kolei, tylko kolejka się ustawiała. Mogę zdjęcie, mogę zdjęcie, mogę zdjęcie. No. A jeszcze, żeby było małe, odeszliśmy jeszcze kawałeczek i dziewczyny za nami przyleciały z długopisem, żeby im się podpisać na ręce. Cały czas szukały długopisu, żeby się podpisać, więc złożyliśmy pierwsze autografy. Pierwsze autografy w życiu, tak. Ale nie na cyckach. Na rękach. No jeszcze nie na cyckach, no ale... Ale Marek na to czeka. No ja tam, żart. I musisz włożyć ze sobą marker wtedy, żeby było bardzo widoczne. Takie śmiche chichy. Teraz idziemy na plażę. Ale miłe to było, że tyle dzieci chciały z nami fotę. Masakra, cała kolonia. No, niektóre nawet nie wiedziały, kto my jesteśmy. Nieważne. Ale już wiedzą. YouTuberzy, nie? Od razu pytali, jaki kanał, jaki kanał? No. I taki ładny kościół, jak tu mają w tym Mrzeżynie. Fajnie, czysto. Co? Zamiast krzyża
kotwica. No co ty? No strzymam co prawda, ale popatrz. No widzę, widzę. Fajnie, podoba mi się. No. Kościół też mi się podoba, bo jest z cegły, ja lubię ceglaste. No, ja też. Więc mówię no, potwierdzam. Ładny. Fajna miejscowa. Do pomodlenia się, do posiedzenia, wyciszenia. Ktoś nam ostatnio napisał w komentarzu, że powinniśmy zacząć chodzić do kościoła i zrobić sobie szóstkę dzieci, więc... O, to jestem. A na dzieci przyjdzie czas. Co nie? Mieliśmy się już przestać odnosić do komentarzy. Bo często mówią nam, że tylko do negatywnych. Nieprawda. Nie, to nie pozytywne negatywny. Komentarze i pozytywnych ludzi piszemy w ich komentarzach. Dziękujemy im za to, że są. No dobra, proszę. To nie był negatywny komentarz, to był komentarz z żartem. Wiem. Rozumiem, co to żart. Ja też. Wyobraź sobie. Dobra, chodź, idziemy nad morze. I jak tu iść na plażę, jak zabronione? Żartowałam. To się kończy tu. Tu już nie jest teren wojskowy, tu można chodzić. Jak tam Madzia? Bunkrów nie ma, ale domki zajebiste. No co ty? Zobacz. O, w mordę! Jaki kolorowy. To się nazywa oczywiście kolorowiście. No i zajebiście. Mieszkałbym. My hipisi lubimy takie domki. Poczekaj. Foto. Już chwila. Ty, ale czad. Czemu to puste stoi? O tak, bo jakby nie było puste, to ale, by było pomalowane. Ale zobacz, i to jest nad samym morzem. Tu już jest plaża. Proszę Państwa, otwieram tu biznes. Ta, ciekawe jaki. To będzie biznes z życia. Biznes z złomem. Czyli tam można wejść. Wchodzimy? Ale na górze pewnie okien nie ma. Ty, ale popatrz, dom nad morzem. Jeju, no mieszkałbym. No czad. Patrz, jakie to są widoki z tego domeczku. Super. No powiedz, że nie. Przeprowadźmy się. Ty, pierwszy raz jest coś takiego widzę w Polsce, żeby tak było przy samym tym. We Włoszech było pełno takich domków i moim marzeniem było właśnie nad samym morzem mieć dom. Marzenia się spełniają, Marek, to jest twoje marzenie, popatrz. Jak to kupić? Ja zrobię... Czy ktoś z youtuberów wie, jak to kupić, co to jest, czyje to jest? Jestem agentem nieruchomości. Proszę Państwa, ten dom stoi w super lokalizacji nad morzem. Proszę zobaczyć, jakie piękne fale. Tutaj można by zrobić balkonik. Wychodzi sobie Pan na balkonik, pije sobie Pan kawkę z no, mewami. Mewami. Dobra, tak, dobra. Cicho, cicho, posłuchaj szumu morza. No więc zdecydowaliśmy, jest for sale. Brałbym. Bierz za 5 zł. No, ale śmieszne. Naprawdę bym brał. No i czekam na mojego fotografa, ale go nie ma. Nie rób sobie jaj. Zmyszujemy się, nie? Dawno zdjęć nie miałam. No tak. Na Instagrama. No i miniaturkę trzeba zrobić na YouTube'a. No właśnie. Ba. Dawaj. I taki widok z tego domu jest. Prosto nad morze. No mega. A w środku takie ruiny. To była jakaś knajpa chyba zrobiona, taka no na szybko. Tak. Jakieś tapety takie z kawy. No spoko. No powiedz, że nie. No, jeden. Mały domek by był. Mały domek, no zajebisty. Domek nad morzem. Trzeba uważać pod nogi. Tu chcę zrobić kominek. Masakra. Jezu, ja bym takie coś chciał mieć. Może komornik na tym siedzi i będzie sprzedawać za grosze. Trzeba się dowiedzieć, co to za dom. Skąd? Może ktoś wie. Kto wie? Popatrz, tu robisz antresolę. Co to jest za dom w Mrzeżynie? Mrzeżyn? Mrzeżyno, no. Mrzeżyno. I tutaj pomiesz.
pomieszczenie, no i na dole pomieszczeń kilka. Nie jest to duże, ale kurde, taka dacza na lato zajebista. Wow. Strasznie mi się spodobało. Takie małe marzenie. Tylko, że wszystko zrujnowane, nie? Mhm. Mówię, to była jakaś taka... jakby knajpa chyba, jakiś mafiozów. Bo tutaj widać, jeśli wiesz, był widzisz jakiś ten... Ale by było dużo do roboty. Dużo do roboty? Mhm. Dużo do roboty? No proszę cię. A, no tak, co tu dla Mareczka przecież. Dużo do roboty. Ściany stoją, to jaki problem? Okno stawiasz, tylko to by trzeba było wszystko zabezpieczać przed złodziejami, nie? Od razu odgradzać to wszystko tak, żeby żaden szmudak nie wlazł. Ale dewlej wlezą, nie? Więc pod prądem na złodziei. Mega. No. Dla mnie mega. Madzia, trzeba w końcu film dokończyć, bo przecież... Znaczy ten film, który zaczęliśmy oglądać półtorej miesiąca temu w Rawiczu i jeszcze do tej pory nie... Bo zapomniałem o nim. Dobra, wyłączam światło. Gdzie jest pilot? To był horror, nie? Horror. Ale już zapomniałam, o czym on był. Taki teatr, ten taki... Cieni? O. Spadaj, bo ja muszę... Magda, no nic nie widzę. Cześć. Jak się nazywasz? Dobra, nie chcę z tobą gadać. Myślę, że masz na imię Madzia. I Marek Boho. No dobra. To oglądamy dalej. I taką mamy miejscówę przy samym morzu. Spokój, cisza, tylko my i pusty parking. No jest mega. A tu zaraz jest morze.